Cześć, witam Was na kanale fotoplan.pl. Jestem użytkownikiem Mavica Mini, którego dane techniczne wszyscy dobrze już znacie. Dron ten posiada pewne ograniczenia, jeśli chodzi o możliwość wykonywania nim zdjęć. Z racji tego, że często lubię spacerować, zabieram tego drona ze sobą, a zdjęcia są pewną pamiątką z tych wycieczek. Częstym problemem, który napotykam, jest to, iż warunki zastane w danym miejscu nie pozwalają wykonać zdjęcia takiego, jakie bym chciał. Nieraz jest to słaba pogoda, czyli słabe warunki oświetleniowe, nieraz jest to zdjęcie pod światło, gdzie niebo zostaje przepalone. Nie zawsze udaje się zrobić HDR-a i uzyskać wszystkie szczegóły w światłach i w cieniach, z tego względu, że dron jednak podczas swojego lotu drży i często te HDR-y wychodzą nieostre, a Mavic Mini nie posiada nawet automatycznej takiej funkcji. Nie ma również do tego drona filtrów połówkowych, które ułatwiłyby na pewno wykonanie takiego zadania i pozwoliły przyciemnić troszkę niebo w stosunku do pozostałej części krajobrazu. A dzisiaj pokażę, jak można sobie z tym tematem poradzić. Sposobów jest wiele. Do dyspozycji są różne programy, jest Photoshop, jest Lightroom. Ja pokażę to na przykładzie Luminara AL, który jest programem bardzo intuicyjnym, prostym w obsłudze, a przede wszystkim można to zrobić bardzo szybko. Zapraszam w takim układzie do prezentacji. A pobieramy zdjęcia, które chcielibyśmy poprawić. Przygotowane tutaj cztery zdjęcia, których problemami jest właśnie jakość nieba. Importujemy je z katalogu. Po zaimportowaniu przechodzimy do funkcji edycji. Mamy już zaimportowane wszystkie zdjęcia. Otwieramy, tak jak mówiłem, funkcję Edit. Wchodzimy w Skype. I mamy tutaj do wyboru różne rodzaje nieba dostarczone nam przez program Luminar. Jeżeli będziecie zainteresowani programem Luminar, a poniżej w opisie znajdziecie link do strony producenta. Niebo zostało podmienione. Tak jak widzicie, co możemy tutaj jeszcze sobie zrobić? Możemy tutaj sobie między innymi zrobić lustrzane odbicie tego nieba, ażeby była zgodność umiejscowienia słońca w stosunku do cieni, jakie padają na danym zdjęciu. O, tak wygląda zdjęcie z podmienionym niebem. Oczywiście zdjęcie możemy poddać dalszej obróbce, ale o tym dokładnie opowiem już w następnych filmach. Dobór nieba i nasycenie, położenie jest zależne od Was. Można to zrobić w różny sposób. Można nadać temu zdjęciu różną temperaturę i tak dalej. To już jest rzecz gustu. Zostawiam każdemu to do własnego wyboru. Pokażę na następnych zdjęciach to samo, podmienię niebo i troszeczkę postaram się zmienić pozostałe zdjęcia.
dzisiejszym filmie to byłoby już wszystko. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie, abym poruszył inne tematy związane z obróbką zdjęć z drona, czy to w programie Luminar, czy innym, proszę o pozostawienie komentarzu, postaram się w następnych filmach pokazać inne rzeczy.